Cześć! Dzisiaj porównamy sobie dwa rodzaje multimetrów, manualny i automatyczny. Który z nich lepiej sprawdzi się w różnych sytuacjach? Jakie mają wady i zalety? Który jest bardziej opłacalny? Który szybszy? Który wygodniejszy? A który mniej wymagający? A może nie trzeba wybierać? Multimetr to chyba najbardziej podstawowy i uniwersalny przyrząd dla elektroników, elektryków, majsterkowiczów, a zły wybór może kosztować sporo nerwów. Więc zanim zdecydujecie, który kupić, zobaczcie moją ocenę na podstawie ponad 25 lat używania cyfrowych multimetrów w różnych dziedzinach. No to zaczynamy. Porównując multimetry tego samego producenta, klasy, dokładności czy kategorii, multimetry manualne zazwyczaj są po prostu tańsze. To jest ich zaletą. Czy jednak warto oszczędzać? Multimetr manualny wymaga ręcznego ustawienia zakresu pomiarowego. Oznacza to, że musimy wiedzieć, czego się spodziewać. Czy na przykład będzie to napięcie w zakresie 200 V, czy może 20 V. A jeśli tego nie wiemy, to sprawdzamy na różnych zakresach. W automatycznym wybiera się tylko funkcję, a zakres pomiarowy wybiera za nas multimetr. Automatyczny jest łatwiejszy w obsłudze i mniej wrażliwy na błędy, na przykład wybór złego zakresu. W manualnym wybieramy czy zmieniamy zakres. To wymaga więcej czasu niż tylko wybranie funkcji w automatycznym. Multimetr automatyczny sam wybiera zakres, co też może trwać, zależnie od multimetru, bo są szybsze i wolniejsze. Ale i tak trzeba poczekać na wynik każdego pomiaru. W multimetrze manualnym podobnej klasy ten wynik będzie szybciej, ponieważ zakres jest już wybrany przez nas. Przy wielu powtarzalnych pomiarach na tym samym zakresie multimetr manualny będzie szybszy, ponieważ automatyczny za każdym razem będzie musiał wybrać zakres. Na przykład pomiar napięcia bateryjek czy akumulatorów. Pomiary w elektronice. A jeśli mierzymy różne wartości, na przykład rezystancje, multimetr automatyczny pewnie szybciej wybierze zakres, niż my ustawimy pokrętło. Oszczędzimy i czas, i energię. W multimetrze manualnym zazwyczaj częściej potrzebujemy korzystać z pokrętła. Z tego powodu lepiej mieć do niego wygodny dostęp. Automatyczny możemy mieć dalej, w mniej wygodnym miejscu i zyskujemy pole robocze. W multimetrze manualnym, wybierając zakres, znamy jednostkę i przedrostek. Interesuje nas tylko liczba z wyświetlacza, nic więcej. W automatycznym musimy zwracać uwagę jeszcze na wyświetlaną jednostkę. Na przykład wynik może być w woltach lub miliwoltach. Sama liczba nam nie wystarczy. Z tego względu łatwiej pomyłkę, a sam odczyt wyniku wymaga od nas więcej uwagi. Widać to szczególnie przy wielu powtarzalnych pomiarach. Nadal nie wiecie, co wybrać? A może potrzebujecie jednego i drugiego? To może automatyczny i manualny w jednym. Mam tu przykład takiego multimetru. Mamy i automatyczne, i ręczne zakresy. Korzystamy z tego, co lepsze w konkretnej sytuacji. Mam też multimetr automatyczny, ale jednocześnie umożliwiający ręczny wybór zakresu. Jeśli używamy głównie automatu, a czasem potrzebujemy manualny, to bardzo dobre rozwiązanie. Takie multimetry często są droższe od podobnych, tylko automatycznych. Są jednak też i w miarę tanie, oferujące zarówno automatyczny, jak i ręczny wybór zakresu. Mam tu taki przykład. Niecałe 60 zł. Ten multimetr nie jest najwyższej jakości. Widać to też po obudowie, plastiki i spasowanie pozostawiają sporo do życzenia. Podobnie sondy. Ale działa, jest mały, poręczny i ma zarówno automatyczny, jak i manualny wybór zakresu. Pokazywałem go już w filmie o naprawie płyty głównej tanim sprzętem. Dał radę, wykonał swoje zadanie.
Pokazuje też temperaturę, wilgotność, a do tego ma kalendarz, zegar i budzik. Ile multimetrów ma budzik? No pewnie niewiele, bo i po co? Chociaż pewnie część osób znajdzie zastosowanie, jak nie do porannej pobudki, to do przypomnienia o przerwie w pracy czy o kolacji. Wiecie już, który wybrać? Macie swój ulubiony typ? A może pominąłem jakiś ważny aspekt? Dajcie znać w komentarzach. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.